To boisko oczywiście oprócz oczywistych funkcji sportowych będzie pełniło też funkcję takiego miejsca trochę eksperymentalnego nauczania przedmiotów przyrodniczych, biologii, fizyki, chemii, matematyki, także no troszeczkę tutaj podeszliśmy do niego jako takie do uprawiania dyscyplin nie tylko stricte sportowych, ale też przyrodniczo-matematycznych. Będą tu się zajęcia metodą eksperymentu też odbywały. Oczywiście nie mówię, że wszystkie, nie mówię, że będzie ich jakoś bardzo dużo, natomiast będą się odbywały zajęcia, które będą wykorzystywały nabyte też pomoce dydaktyczne, tutaj związane z mierzeniem, z odległościami, z działaniami zjawisk atmosferyczno-fizycznych. Tego typu zajęcia: fizyka, biologia, geografia, chemia. Jaki był koszt budowy tego boiska? Tak naprawdę to boisko jest tak widoczne, to jest ta część tak zwana twarda projektu i to tutaj około 700 tysięcy złotych. Natomiast będziemy jeszcze realizowali w przyszłym roku tak zwany projekt miękki, on jest trochę mniej warty, natomiast będą właśnie to opłacone te zajęcia i pod pomocą dydaktyczną. I uczniowie od kiedy będą mogli korzystać tutaj z boiska? Myślę, że to już jest kwestia godzin bardziej niż dni. Jeżeli nie w tym tygodniu, to na pewno na początku przyszłego tygodnia już oficjalnie otworzymy to boisko, żeby młodzież mogła korzystać. Nie chcemy, żeby to była zamknięta część, która nie będzie wykorzystywana. Zobaczymy jeszcze, jak warunki atmosferyczne będą dopisywały. No właśnie, a proszę powiedzieć, jak tutaj uczniowie zareagowali na to, że takie boisko powstanie? No, mieliśmy dużo fajnych reakcji uczniów. Bacznie obserwowali, rozmawiali, pytali. No wiadomo, że jest bardzo ładne, kolorowe, nowe i widać, że użyteczne. No, myślę, że będzie bardzo dobry odbiór uczniów, jak będą z niego korzystali. My się już cieszymy. Cieszymy się, że to dzisiaj udało się odebrać technicznie. No jeszcze musimy całą papierologię, bo to wiadomo, że projekty unijne tego wymagają. Natomiast będziemy tutaj stopniowo realizować coraz więcej zajęć. No na pewno boisko w naszej szkole poprawi naszą infrastrukturę. Oprócz teraz sali mamy do korzystania właśnie boisko wielofunkcyjne. Na pewno dla dzieci to jest duża oferta sportowa. Możemy teraz troszeczkę pomyśleć szerzej, jeśli chodzi o klasy sportowe. No, my jako WF-iści na pewno się z tego cieszymy, jesteśmy zadowoleni i na pewno w pełni wykorzystamy tą nową bazę. A tutaj w liceum, która dyscyplina sportowa cieszy się takim największym zainteresowaniem wśród uczniów? Myślę, że nie mamy jakiejś tutaj wiodącej dyscypliny. I piłka nożna, i siatkówka, i koszykówka, a także lekka atletyka. Wszystko jest na jednym poziomie, więc boisko wielofunkcyjne na pewno sprawdzi się dla każdej dyscypliny. I uczniowie chętnie ćwiczą? No oczywiście, tak. Zdarzają się też osoby, które troszeczkę uciekają od tego ruchu, ale staramy się ich w jakiś sposób motywować do tego, żeby pamiętali o tym, że naprawdę WF należy do przedmiotów bardzo przyjemnych i na pewno kształtuje w jakiś sposób charakter, a zwłaszcza sprawność fizyczną poprawia.